Kilka miesięcy temu otrzymałam wiadomość od admina, abym śledził tajemniczego Steve'a, ponieważ nikt nigdy nie dowiedział się, co ukrywa. Jak dobrze pamiętacie lub nie, po ostatnim shorcie skończyło się to dla mnie niezbyt dobrze, ponieważ zostałem zabity. O ja pierdziela. Co jest? Czemu? Jednak to nie zmienia faktu, że Minecraft to gra, w której możemy się zrespić i zacząć grę od początku. Dlatego też tak zrobiłem. Byłem zdziwiony, ponieważ nie odrodziłem się w tym samym miejscu co wcześniej, tylko zupełnie gdzie indziej. Na innej pustyni, obok innego lasu, no po prostu gdzie indziej. Ale w sumie to mniejsza, pomyślałem wtedy, że to błąd gry. Dlatego jak każdy, zrobiłem podstawowe itemy. Zaczynamy moją przygodę, zrobimy sobie itemki od razu już. Villager Outpost, fajne itemki. Dla sprostowania wam sprawy, bo w sumie nie wiecie nic, co robić na tym świecie, którym się moim celem będzie zebrać najrzadszy 1-1. To dowiecie się troszkę później. Aby wtajemniczyć was w to, co się wydarzy, musicie najpierw poznać kilka szczegółów. Przede wszystkim Lamek był śledzony przez pewnego gracza. Dlaczego? Tego dowiecie się później. Niestety nie ma żadnych informacji o tym graczu. Celem Lamka jest zdobycie Heavy Core, czyli ciężkiego rdzenia. Jednak Lamek jeszcze nie wie, co się wydarzy. Dobra, ogólnie fazy, właśnie sobie myślałem nad tym serwerkiem z widzami, jakby to ogarnąć. No w sumie, w sensie jak jeszcze serwer na widzów, no to myślę, że najpierw trzeba byłoby zebrać grupę widzów i w sumie tak wspólnie zadecydować, co nie, bo jak serwer ma się nie podać widzom, to po co w sumie go robić? Na 30 osób, 50 czy więcej może planujmy? Ej. No. Ej, bo czekaj, bo jestem na swoim serwerze, bo po prostu chciałem sobie pograć Minecrafta, nie? Jakby nie patrząc, tam gdzie sobie stworzyłem świat, jakby jest jakaś skrzynia w ogóle tutaj jest. Ty jesteś pewny, że grasz na single playerze? Na swoim świecie jakby? Tak, no mega dziwne, co? No. Ej, dobra, ja otworzę sobie tą skrzynkę, bo w ogóle jest tutaj jakaś książka. Coś tutaj jest, nie? Pisze, udaj się na północ. Dziwna wiadomość, bo jak tutaj są czaszki, nie? Więc nie wiem, czy się bać tego, czy tam iść. No słuchaj, to jest single player, to chyba raczej tam nikogo nie będzie, możesz tam iść. Myślisz? No w razie, jak coś tam będzie, to będziesz widział. Dobra, tam jest północ. Dobra, kurczę, dobra. Bo to trochę dziwna sytuacja, że na single playerze coś takiego. Mega dziwne. To jest dziwne. Trzymaj się fazi, ja lecę, no i miłego, na razie. Cześć. Kurczaczki, dobra, jeden kurczak mniej. Drugi kurczak mniej. Kurczę, co tutaj się dzieje? Ja cię. Ej, dobra, tylko. A, okej, las siera. Troszeczkę dziwna sytuacja, ale lecimy dalej, ponieważ dalej mnie ciekawi, co ta książka w ogóle oznacza i co ona mi chce przekazać. Okej, lecimy dalej. O, tutaj fajny koteczek jest. Jest kowal, oczywiście zajrzymy tutaj do niego. Tylko obsydian, chociaż do netheru nie idę. No i co, lecimy dalej. Przepraszam bardzo, ale co ten tutaj u góry, co tutaj robi? Co to jest za świat w ogóle? Ej, nie mam pytań w ogóle co do tego świata i co to w ogóle jeszcze ta latająca wyspa robi, naprawdę dziwny ten świat. Szybciutko, bo się robi noc, więc pasuje się za chwilkę przespać. Ej, bo ja zginę za chwilę. Czekajcie, bo ja tutaj troszeczkę ginę. Okej, ej. Czekajcie, widzicie to tam, co tam jest? Czekajcie, czy tam jest w ogóle jakaś czaszka? Czekajcie, bo ja idę w kierunku północnym, to może to jest w ogóle jakaś oznaka. Ja tam w ogóle podejdę troszeczkę, bo jestem mega ciekawy, co tam jest. Tak, to jest na 100% to jest czaszka, lecimy tam. Czekajcie, bo cały czas ta burza mi strasznie przeszkadza, ta burza. Nie mogę wskoczyć na drzewo. Czekajcie, tej strony sobie wejdę. Okej, jestem. Czekajcie, tam ktoś jest. Ktoś jest, czekajcie. Ej, czekajcie, zobaczcie sobie. Tam jest jakiś, czekajcie. Tajemniczy Steve. On coś robi tam. Ej, teraz troszeczkę cicho, bo pamiętacie, że jestem na single playerze, tak? I teraz się wszystko wyjaśniło. Szkielety ciszej! Ej, dobra, mam nadzieję, że mnie nie usłyszał. W ogóle teraz w sumie chyba wszystko się wyjaśniło. Wiecie, pamiętacie, że jestem na single playerze, tak? I w ogóle ktoś postawił skrzynkę. W ogóle ktoś postawił skrzynkę na single playerze, więc to może być on. Tylko, że on ma cały netherite'owy set, więc nie chciałbym tam na razie wchodzić. Okej, czekajcie, on coś robi. On coś cały czas robi.
Dobra, ale czemu w ogóle, czemu on żyje w czasce, nie? Jakby ja troszeczkę tego nie rozumiem. Troszeczkę to jest podejrzane. Jakby, o, czekajcie, nie wiem czy mnie widział? Dobra, nie. Wiecie? Ej, co jest? Ej, czekajcie, słyszeliście to? Dobra, wiecie co, mam chyba pomysł. Ja tutaj na razie przeczekam i jak on pójdzie, sprawdzimy czy coś ukrywa, bo jakby... O, czekajcie, idzie gdzieś? Dobra. Czekajcie, gdzieś poszedł. Dobra, poszedł gdzieś. Okej. Okay. Czekajcie. Tylko szybko przeszukanie. Czekajcie. Co tutaj się stało? W ogóle to jest jakaś koza! Diabli, w ogóle co, co on ci zrobił z tą... Jest z tą kozą. Ej, tej kozie trzeba pomóc w ogóle. U góry w ogóle co? Tutaj się... dobra, czego ja w ogóle szukam? Szukam wskazówek. Boże, czemu tu jest taki set gruby? Potężny set tutaj jest. Jedzenie mam, potrzebuję jakieś... wszystko mam, tutaj są w ogóle jakieś... Płotki tutaj ma. Kurczę, ciasto przez przypadek zjadłem, żeby nie było, że to coś... Słuchajcie, tą płotkę wezmę. Płotka może się przydać, mam nadzieję, że nie zauważy. Kurczę, jeszcze burza jest. Wszędzie są w ogóle tu jakieś czaszki, tutaj są cokolwiek. To jest jakiś obraz, jest tutaj przejście? Czekajcie. Ej, on wraca! Czekajcie. Ej, bo on wraca, czekajcie. Ja. Ej, czekajcie, cicho, cicho. Czujecie ten róg? Jestem w jakimś więzieniu. Nie wiem, co to jest. Boże, tutaj robi coś czaszka, nie. Czemu? Czekajcie, nie wiem, gdzie on jest. Idzie tam. Czekajcie, schowam się tu jakoś. Robię do góry, czy nie? Robię do góry, może teraz to uda się wejść. Nie wiem, czy to jest dobra okazja, chyba nie. Nie wiem. Bo wydaje takie dźwięki. Nie wiem, troszeczkę się boję. Nie wiem, dobra, zostanę tutaj na razie, pomyślmy. Co w tym domu robią czaszki? Jakim cudem w single playerze jest jakiś typek i to tajemniczy Steve? Ja naprawdę tego nie rozumiem. Jejku, troszeczkę się boję, słyszałem coś? Jezu, chodź. Ale czemu to tak wyje ktoś? Nie, ja się boję, nie mogę stąd wyjść. Nie ma szans. A próbuję, spróbuję sobie wejść. Nie da się, nie da się, czekaj, nie. On tu idzie. Nie wyjdę tu, nie wiem w ogóle gdzie jestem. To jest jakieś więzienie. Powiedzcie mi, co tu robi czaszka. Wiecie, próbuję stąd wejść szybko. W ogóle nie wiem, co tutaj robią jakieś. Dobra, on jest u góry. Szybko wyjdę stąd. O, ja pierdziela. Nie. Nie zdążę stąd wyjść. Nie, czekajcie. Jestem on, szybko, dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Pierdziela, szybko, szybko. Zamknij drzwi. Ja pierdziela. Szybko, szybko, czekajcie. Nie wiem, nie wiem, dobra, wracam tam, gdzie byłem. To jak najdalej stąd. Jakby on ma cały netherite'owy set. Nie, w ogóle ja muszę się uzbroić i przyjść tutaj. Naszym celem jest teraz dowiedzenie się, kim on jest. Co on tutaj robi i w ogóle jakim cudem znalazł się na single playerze, nie? Ze mną w ogóle na tym świecie, bo no dziwne to jest. I w ogóle nie wiem, co to były za dźwięki. To więzienie, co tam było. Czaszka, sami widzieliście? Bo jak, ja nadal nie rozumiem, co to było, co to się stało. Dobra, zatrzymajmy się tutaj blisko, chociaż nie wiem, czy to jest dobra opcja. Bo raczej ten gość uwierzy, że tutaj jest ta wioska, nie? Nie, tak się przestraszyłem troszeczkę i zestresowałem. Ja nie wiem, co robić. W ogóle przez przypadek wziąłem mu potki. Jeszcze wziąłem mu potki i jeszcze to ciasto zjadłem przez przypadek. W ogóle miał jakąś enchantowaną zbiórojkę kolczastą. Nie wiem, on miał wszystko, dosłownie wszystko. Nie, dobra, musimy przeczekać to. I jak się zrobi ranek, musimy się uzbroić i jakoś wrócić tam i spróbować się dowiedzieć, co jest na rzeczy. Nie mogę tak tego zostawić, także lecimy po itemki lepsze, bo to itemy są tragiczne. Okej, dobra, mam cave'a jakiegoś. Dobra, cel, jak sami wiecie, szybkie ogarnięcie itemków. Aha, czegoś mi tutaj brakuje. Nie widzę swoich potek, które tu miałem. Kawałek ciasta również zniknął. Ktoś tu był. Nie zniknęło mi nic.
Osoba, która tu była, ma szczęście. Pożałowałaby tego. Ja chcę się dowiedzieć, co jest w tej czaszce, bo wydaje mi się, znalazłem opuszczoną kopalnię. Ta płotka weakness, możemy na tym gościu wykorzystać to. O, mamy diamenty, jeszcze diamenty. Chociaż on ma netherite'owy set, mam nadzieję, że on nie potrafi się bić, nie? Czekajcie, słyszeliście to? Słyszeliście to, czy nie? Dobra, czy już mam naprawdę takie zwity przez tego gościa? Nie, miałem wrażenie, że coś słyszałem. Znajduje się teraz bez, ale sobie ogarnę itemki, bo to mi raz już nie będzie potrzebne. Tą książkę zostawię, bo ona mi kazała iść na północ i to była chyba zła decyzja. Znalazłem jedno złote jabłko w kopalni i to będzie właśnie na plus. Dobra, lecimy teraz w ogóle na tą czaszkę, bo nie ma spania. Chcę się dowiedzieć w ogóle, co ten tajemniczy Steve ukrywa. I lecimy w stronę kierunku czaszki. Na spawnie była książka jakaś, jakaś skrzynka z czaszką i jeszcze później jakaś gigantyczna czaszka i jeszcze gościu w środku. Jakieś dziwne odgłosy. I jeszcze w ogóle tam jest ten typek. W sensie, co on tutaj robi? No jest, jeszcze automatycznie leje. Nie, ja muszę się dowiedzieć, co tu jest grane, bo... Nie może tak, nie mogę tak tego zostawić. Szybko lecę na tym gościem. Dobra, to było bez sensu ta łódka, dobra, lecę szybko. Nie wiem, proszę, proszę. Jeszcze creeper mi to przeszkadza, nie no. Może chcę się dowiedzieć, co ten gościu ukrywa. To jest, gdzie on się podział? Czekajcie, na spokojnie, żebym nigdzie nie uciekł. Nie mógł daleko uciec, to on jest. Może w tej wiosce jest. Tam strzeliło ten piorunem. Widzieliście to? Nie, ja to idę sprawdzić. Czekaj, tu gdzieś piorun pierdyknął. O, czekajcie, tutaj kolejny raz ktoś coś walnęło. Nie wiem, czy to jest to. Czekajcie, słyszycie to? To jest. Czekajcie, stamtąd, tam jest! Tam jest, mamy go, daleko trochę jest. No nie patrzy, on czeka na mnie. Lecę, tamten w ogóle chyba zawił jakimś rogiem, tylko żeby nie ucieknął. Tajemniczy Steve, co za nikt to jest. Dobra, przecież tutaj był, dobra, mam go. Tutaj na pewno jest, nie ucieknie mi już ten typek. Tajemniczy Steve, wracaj tu, wyskakuj. Czekajcie, czekajcie, gdzie on był? Przecież przed chwilą tutaj był. To jest. Dobra, ale czekajcie, no! Przecież przed chwilą tu był. Nie ma szans, żeby mi uciekł. Ja pierdzielę. Nie, to jest! Ej, gdzie ja jestem? Szybko, szybko, muszę wydostać się. Szybko, szybko. Co jest? Nie mogę stąd ucieknąć. Dobra, wyjdę, wyjdę, wyjdę. Czekaj, tutaj coś jest. Nie, 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 co jest? Ja... Co się... Boże, co się stało? Ja jestem. Wiecie, co jest? Boże! Co jest? Ja, czekajcie, gdzieś jestem. Czekajcie, coś mi przypomina to więzienie. Ta czaszka, coś mi przypomina, no. Czekajcie, czy ja jestem... Nie. Nie mówcie, że jestem w tym samym miejscu, co wcześniej. Jestem w tej dużej czaszce. Ale... Niemożliwe, mało co pamiętam. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć, o co chodzi. Ja... Mnie tak wszystko boli. Nie mogę w ogóle widzieć nic. Co się ze mną dzieje? W ogóle jest krew, czy tutaj ktoś wcześniej zginął? Co się dzieje? Czekajcie, czemu tu się znalazła krew? Przed chwilą jej tu nie było. Nie, ja muszę stąd wyjść jak najszybciej. Dobra, ale czekajcie, myślmy racjonalnie. Pozwólcie mi odpocząć. Byłem w tej czaszce, tak? Po drugie, to co ostatnio pamiętam, to to, że byłem w kopalni, potem gdzieś szedłem, ale nie pamiętam gdzie. Na pewno szedłem do kopalni, bo chciałem pokonać tego gościa. Pamiętam, bo właśnie ktoś był zły, ale nie? Czemu? Ja chcę stąd wyjść. Naprawdę. Och, czekajcie, krew mogę podnieść. Czy mi to też się przyda? Tutaj coś jest? Czekajcie, może stąd jakoś stąd wyjdę. To jest po prostu przerażająca. Ej, kurczę, stój! Ja pierdzielę, się tak przestraszyłam. Tutaj zostać. Nie mogę, po prostu nie mogę. Wracaj tu, gościu. W tej chwili. To jest, czemu, kim ty jesteś, co ja tu robię? Wypuść mnie w tej chwili. Nie chcę tu być z tobą. Chcę stąd wyjść. I co ty mi zrobiłeś? Nie pamiętam, co się dzieje. Jak się tu w ogóle znalazłem? Zostałeś uwięziony, ponieważ pracujesz mi drogę. Jest ukarany za swoje czyny. Oraz pójdziesz ze mną do tego koszmaru. Nie, nie, nie ma szans. Nigdzie z tobą nie pójdę. Nigdzie z tobą nie pójdę. Zostawisz mnie w tej chwili, gdzie tu jest. Mogę tutaj zginąć, tak jak ten tutaj gościu. Dobra. Co jest? Nie. Dobra, otwieram. Czekajcie, uciekam. Nie. O nie. Gdzie znowu ja jestem? Serio, czy jestem znowu w jakimś więzieniu?
Kurczę, tutaj ktoś ze mną był chyba, bo to są dwa łóżko i tam w ogóle jest jakiś ten. Czaszka, kolejna czaszka, no pierwszy sam widok, już czaszka. Ja już chcę stąd wyjść. Ugarnijmy, co tu jest. Kilo, tutaj jest jakaś dźwignia. Tutaj widzę jakąś skrzyneczkę. Dwie drabinki tutaj mam. Nie mogę niszczyć nic. O, chyba to muszę zniszczyć. Dobra, bo te bloki były w ogóle inne. Jesteśmy w drugim pomieszczeniu. O, tutaj jest wyjście. Kurczę, ta czaszka. Co to jest? Nie wiem, co zrobić, skoro nie mogę w ogóle wyjść. Nie ma w ogóle tutaj nic. Ja potrzebuję coś wziąć. Potrzebuję wziąć jakąś dźwignię. Nie mogę nic niszczyć. Tak, przecież ja muszę otworzyć to. Słuchajcie, bo tam jest jeszcze ten hopper. Tak, jest tutaj dźwignia. Mamy ktoś do warehouse. Oczywiście, jak mogę tego nie zauważyć? Okej, wchodzimy. Kolejna czaszka. Ale ciemno tam jest. I troszeczkę jest to przerażające. Mam nadzieję, że uda mi się jak wyjść najszybciej z tego więzienia. Bo ja nie wiem, dlaczego tutaj trafiłem. Nie mam pojęcia. Ale co do tego będziemy, to ja chcę najszybciej stąd wyjść i ucieknąć jak najdalej od tego tajemniczego Steve'a. Kolejny klucz. Dobra, czyli to jest klucz. Mamy następny klucz. Okej, jesteśmy hard na jakimś porcie. Co teraz? Kolejna czaszka tu jest, ja pierdziele. Kill off. Tutaj na pewno się nie wydostanę. Nie przekopię się przez te bloki. Jest zbyt ciężko, żeby się przekopać. Sprawdzimy, czy ja mogę zniszczyć. Ej, dobra, to było to. Kuję się w jakimś pomieszczeniu z wodą. Gdzie jestem? Utknąłem. Chcę wyjść stąd jak najszybciej. Rzuć mnie do kosza. To jest kolejna czaszka i to jest czaszka Steve'a. Ja jestem kolejną osobą, która zginie tutaj. Co to jest? Sekretna wiadomość. Sekretna wiadomość? Co jest? Tutaj się otworzyło. O, tutaj się coś zaświeciło. Wow. Lampa się zaświeciła, to jest skrzynka. Ja będę musiał strzelić. Ojejku, ta troszeczkę. O, tutaj coś jest. Tak, tutaj była skrzyneczka cały czas. W tej skrzyneczce jest kilo. Totalnie tego nie zauważyłam. Tutaj jest jakiś blok. Przekopię kamień. Kolejna czaszka, nie. Ja będę wszystko sprawdzał, bo wszystko może być ukryte. Jakby to jest jedyna opcja, żeby tam przejść jakoś. Dobra, strzeliłem gdzieś i... O! Przejście gdzieś. Pomieszczenie główne. O, mamy wodę. Tworzyło nam się coś mega podejrzane pomieszczenie. To jest... Powiem, że nie skrywa tyle rzeczy. Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w kanałach. Jest to nieprzyjemne, to bardzo nieprzyjemne. Natomiast przycisk chyba będę musiał strzelić. Okej, udało się. Tutaj mega ciemno jest w tym korytarzu. Dobra, jestem w tym pomieszczeniu. Tutaj jest ta skrzynka, mamy dźwignię. I na czaszkę? Nie. Ta dźwignia w ogóle będzie oznaczała, wiecie co? Klucz do tych drzwi. Kolejna czaszka, nie wiem, tutaj tyle osób umarło. Kolejna dźwignia. Myślę, że tutaj ludziom się nie udało tego przetrwać, bo sami zobaczcie. To jest kolejne czaszki. Mam nadzieję, że będziemy pierwszą osobą, która dostanie się z tego więzienia jak najszybciej. Mam tutaj spędzić resztę życia. Okej. Dobra, szybko, uciekam. Ja pierdzielę. Dobra, w końcu się wydostałem z tego więzienia jak najszybciej. Jakieś dźwięki czasą szybko. Dobra. Ktoś mi ogień! Za chwilę ginę, co jest? O. Dobra, tam było to więzienie. Co jest? Tam jest ten spiwek. Ja pierdzielę, szybko. Nie zdążę uciec. Nie może coś się skończyć tak szybko. Ja pierdzielę, w końcu mam nadzieję, że już nie spotkam tego typa. Widzieliście go przed chwilą, mam nadzieję, że już go nie spotkam. Ja szybko uciekam jak najdalej mogę. Nie dość, że prawie ginę, jeszcze burza jest, same moby. Nie wiem, jak ja mam przetrwać tą noc. On za mną jeszcze leci, nie. Dobra, mam nadzieję, że go gubię w tych haszczach. Tutaj są za duże haszcze, żebym... Bo nawet biegać jeszcze nie mogę. Dobra, mam nadzieję, że on mnie tutaj zgubi. I nie spotka. Dobra, jestem gdzieś. On tutaj jest. O, ja pierdziela. Pierdziela, on tutaj jest. Nie. Ja. Jestem. Spadłem. Nie. Wow. O nie. On tam jest, ja nie mam jak uciec. Co to jest za czarny korytarz? Ja. Nie może tak tego być. Mam nadzieję, że i ten gościu, bo mam nadzieję, że on mi jakoś się pójdzie tam i to będzie dobra wyjścia. O nie! Gdzie on tam jest? On tam jest. Czekajcie, nie mam jak wrócić. Nie mam jak wrócić, jest tutaj coś pod tym krokiem. To nic. Nie ma nic. Nie, dobra, ja tam muszę iść. Dobra, zniknął. O nie. Dobra, ja tam idę. Oddalam się troszeczkę.
To było? Tak, gdzieś idę. Dobra, jest tak ciemno, że ja nie widzę nic, gdzie idę. Cały czas się otalam, gdzie ja idę? Słyszycie te dźwięki? Ja... O, ja pierdzielę. Nie. Proszę, zostaw mnie. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Ja pierdzielę, proszę cię, zostaw mnie. Nie zabijaj mnie, kim ty jesteś? Ja ci tak wiele zrobiłem. Nie, dobra, nie. Uciekam. Nie. Koszmary! Nie.